at you all day. Watch the way them hips sway. Love your body so I pray. Don't you dare take it away. Can't control what I say. Lost my mind cause your frame. Ay, girl, what's your name? Jesteście gotowi na sezon drugi Lloyda Cebulaka? Bo ja tak. Najpierw odsłuchajmy hymn polskiej cebuli, a później weźmy się do roboty. Wesoło pasatem jedobie Edronki, tu Ruda, Grażyna, tam są. Dobra, to już jest oklepane. Kiedy Lloyd w końcu ten cebulak? Jestem już, wróciłem. Było ponad miesiąc przerwy, ale mam dla was pierwszy odcinek Lloyda Cebulaka. Co prawda dzisiaj będę przynudzał, bo muszę wam wszystko objaśnić, jak to będzie z drugim sezonem, ale gwarantuję wam, że pod koniec tego odcineczka zabiorę was jeszcze do smyka. To jest Nexo. Drugi sezon będzie bombowym sezonem, ponieważ poprowadzę święta Bożego Narodzenia, a jeśli są święta Bożego Narodzenia, to i muszą być prezenty. Dobra, żeby nie było, ja też coś muszę od was wymagać, dlatego macie 3 sekundy, aby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Raz, dwa, trzy. Dobra, koniec. Przez ten miesiąc czułem swego rodzaju pustkę w sercu bez tego Lloyda Cebulaka i mam nadzieję, że wy też, że zabrakło wam tego niezwykłego cebulowania zestawów, które już mi spadają na głowę, dosłownie. Skoro mieszkam w Krakowie, to krakowskim targiem. Proponuję Lloyda Cebulaka raz na 2 lub 3 tygodnie. No niestety szkoła i jest to dla mnie trzecia gimnazjum, przygotowywanie się do egzaminu jeszcze gimnazjalnego, a poza tym przygotowywanie do bierzmowania. Następny odcinek Lloyda Cebulaka no nie zrobię za 2 tygodnie, trochę wcześniej postaram się go opublikować, ponieważ ten, no to co tu się dzieje, tylko chodzę w kółko. Gazetki z zabawkami na święta powinny pojawić się pod koniec października, więc będzie oglądane przez nas. I w sumie co? No i to chyba byłoby na tyle. Dobra, mam nadzieję, że ten cebulowy vlog wam się spodobał. Wiele się nie działo, ale nieważne. Strzelcie tą łapkę w górę oraz zostawcie suba na moim kanale, bo to mnie naprawdę motywuje do kolejnych tego typu vlogów, więc sub obowiązkowo i łapka w górę też. A teraz zapraszam was do nowo otwartego smyka o nazwie Kaufland. To by było na tyle. Cześć! Przy okazji jeszcze odwiedziłem drugiego smyka, czyli krakowskiego Kauflanda. Jest tu naprawdę drogo, nawet nie wiem, czy nie przypadkiem drożej niż w smyku. Ceny są po prostu z kosmosu. O, trafiła się nawet jakaś przecena ze 110 zł na 80, a tak to jak widzicie średnio. No. Ninjago to już w ogóle. Może kiedyś się poprawią. Na starcie było tak pięknie. A teraz bieda. Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a...